Lekarze nawołują do całkowitego lockdownu. Co trzecia firma tego lockdownu nie przetrwa. Zaczęły się masowe licytacje komornicze. I na koniec branża hotelarska wykorzystuje lukę w przepisach. Ja się nazywam Maciej Podstawka, dzień dobry i może już nie przynudzajmy, tylko zaczynamy. And while we deal with the growing emergency here at home, for many the crisis is already in full swing. The most active hotspot right now is Italy, nearly 200 people there. Izby lekarskie proszą o totalny lockdown w całym kraju, oświadczył prezes Federacji Włoskiej Izb Lekarskich Filippo Anelli. Uzasadnił to gwałtownym wzrostem zakażeń koronawirusem i pogarszającą się sytuacją w służbie zdrowia. Filippo Anelli dodał, że biorąc pod uwagę wzrost liczby w ostatnim tygodniu, sytuacja za miesiąc będzie dramatyczna. Dlatego jego zdaniem zamknięcie kraju jest konieczne. Albo zablokujemy, albo to on nas zablokuje. Bo sygnały wskazują, że system się nie utrzyma, ostrzegł Anelli. Jak zauważył, należy spodziewać się, że regiony uznane obecnie za te z najniższym ryzykiem zakażeń szybko znajdą się w takiej samej sytuacji jak te najbardziej dotknięte. Przy obecnej średniej w ciągu miesiąca nastąpi 10 tysięcy następnych poległych. Ocenił prezes Federacji Izb Lekarskich. Ekspert zwrócił uwagę na brak lekarzy specjalistów, a także na to, że 23 tysiące absolwentów medycyny czekają na możliwość rozpoczęcia specjalizacji. Jego zdaniem przejęcie ich pozwoliłoby złapać oddech całemu systemowi ochrony zdrowia. Poważny kryzys przeżywa m.in. służba zdrowia w Neapolu. Kolejki karetek i prywatnych samochodów stoją przed wszystkimi szpitalami w Neapolu. Szpitale te znalazły się w totalnym kryzysie i mają kłopoty z przyjmowaniem pacjentów, powiedział agencji ANSA szef placówek pogotowia w stolicy kampanii Giuseppe Galano. Podkreślił, że są problemy ze znalezieniem miejsc dla chorych, przede wszystkim w największych szpitalach. Jak dodał, wolne łóżka dla pacjentów bardzo szybko się kończą. Niektórzy pacjenci nie dostają się do szpitali i utrzymują doraźną pomoc medyczną w samochodach przed szpitalami. Podobna sytuacja, jak dodał Galano, panuje także w placówkach w miejscowościach pod Neapolem. W niedzielę we Włoszech zanotowano 331 poległych i ponad 32 tysiące nowych. It will be a tsunami, it will be eating all the country unless you take immediate action. Właśnie to się zaczyna. Na moment, kiedy to nagrywamy, całkowity lockdown Włoch jeszcze nie został wprowadzony, ale jeśli tak się stanie, to my już doskonale wiemy z doświadczenia, jak działa nasz polski rząd. Tak to będzie pretekstem do wprowadzenia tego samego i u nas, bo w końcu to już nie będzie argument za tym, żeby mówić, jaki to PiS jest zły, no bo przecież w całej Europie dzieje się to samo. Coraz bliżej mamy nie tylko do zamknięcia granic, ale i wprowadzenia godziny policyjnej, a to wszystko pod okiem Temidy, która raczej wymagałaby od rządzących co najmniej przestrzegania konstytucji, a ta jasno stanowi, że do takich ograniczeń obywatelskich wymagany jest stan wyjątkowy, a tego nie tylko nie przetrwa nasz budżet, czyli budżet państwa, jak budżety prywatnych firm. Zobaczmy, jak oni się trzymają. W największym szpitalu, w największej placówce na Mazowszu, szpitalu MSWiA, w centralnym szpitalu klinicznym MSWiA, ponad 400 pacjentów znajduje się w tym... 28% firm przetrwa maksymalnie 3 miesiące lockdownu, wynika z badania Research and Grow dla Big Info Monitor. Najczęściej bankructwem zagrożone są mikrofirmy oraz małe biznesy. 4% firm w Polsce nie przetrwa lockdownu dłuższego niż miesiąc, informuje Biuro Informacji Gospodarczej Infomonitor na podstawie badania Research and Grow. Dla 7% biznesów tą krytyczną granicą są 2 miesiące, dla kolejnych 17% kwartał. Łącznie 28% firm alarmuje więc, że nie przetrwa blokady gospodarki trwającej 3 miesiące. A możliwe, że ten odsetek w rzeczywistości jest jeszcze wyższy, bo aż co czwarty biznes odpowiedział, że nie wie, ile może przetrwać. Zwraca na to uwagę Sławomir Grzelczak, prezes Big Infomonitor. Uderzający w wynikach
banan jest fakt, że przyszłość staje się coraz bardziej mglista. Dziś co czwarty przedsiębiorca właściwie nie potrafi przewidzieć, jak długo jest w stanie wytrwać i czy mu się to w ogóle uda. W badaniu przeprowadzonym pół roku wcześniej mówiło tak zaledwie 8% ankietowanych, komentuje Grzelczak. W szczególnie złej sytuacji są mikrofirmy oraz małe biznesy. Wśród przedsiębiorstw zatrudniających do 9 osób odsetek deklarujących, że wytrzyma maksymalnie 3 miesiące lockdownu wynosi 34%. Wśród firm z pracownikami w liczbie 10-49% 30%. Spośród konkretnych przebadanych branż najczarniej wyglądają przewidywania firm z sektora transportowego. Tutaj aż 38% przedsiębiorstw obawia się, że nie przetrwa więcej niż 3 miesiące lockdownu, a tylko 6% deklaruje, że niewypłacalność im nie grozi. Już dziś działać nie mogą m.in. przedsiębiorstwa z branży fitness, gastronomia, kultura, duża część handlu, organizatorzy targów i konferencji czy hotele. Bardzo marnie ma się też transport. Pełny lockdown będzie oznaczać zapewne zakaz działania także innych branż, np. kosmetycznej i fryzjerskiej, a swoje zrobi także prawdopodobne wówczas ograniczenie możliwości wychodzenia z domu przez obywateli tylko do najpilniejszych spraw, jak do pracy, na zakupy czy do lekarza. Zajętych to o 494 więcej niż we wtorek. Coraz więcej słyszy się o bankructwach na szeroką skalę, zwłaszcza jeśli chodzi o mikrohotelarzy czy restauracje. I na pewno nie pomagają w tym takie deklaracje rządzących, jak ta ostatnia wiceministra finansów Patkowskiego, w której wykazał się wybitnym niezrozumieniem dla przedsiębiorców, bo stwierdził, że no przecież wystarczy się przebranżowić. No rozumiecie. Takie deklaracje może wygłaszać jakiś doradca ekonomiczny, który przeanalizuje struktury konkretnej firmy, jej możliwości, no i wtedy za prowizją czy bezpośrednim wynagrodzeniem oszacuje jakiś plan działania dla tej konkretnej działalności, dla tego właściciela. No ale cholera, w ustach rządzących to zwykła buta. To już nawet przestaje być śmieszne, to po prostu jest totalne odrealnienie. Rządzący są po to, żeby pomagać, a nie śmiać się z ludzi w tak trudnej sytuacji. Co on przez to chciał powiedzieć? Że ktoś od 10-20 lat prowadzi sieć restauracji, to teraz jego ludzie mają robić, nie wiem, aplikacje mobilne? Czy prowadzić elekcje? Pomijając całkowity brak logiki w tym wszystkim, to komu chociażby ma sprzedać sprzęt kucharski, którym dysponuje, kiedy cała branża nie działa? Jak ma zerwać umowę z wynajmującymi lokale, kiedy i oni są w kryzysie, a umowy podpisali na lata naprzód? No totalna masakra. W każdym razie, jeśli to, co teraz obserwujemy przez ostatnie miesiące, jest jakąś formą resetu gospodarczego, no to stety, niestety w Polsce udał się on perfekcyjnie. W dobrej sytuacji są obecnie właściwie tylko rentierzy, bo przedsiębiorcy mają przechlapane, dlatego że przedsiębiorca cały czas działa swoim kapitałem. A jak masz zaoszczędzone pieniądze i w zasadzie nie musisz robić nic, jak coś robisz, w każdej chwili możesz z tego zrezygnować, no to wtedy właśnie są dla Ciebie teraz żniwa. Możesz za bezcen odkupić tu i tam coś, przeczekać do końca kryzysu i później na tym zarobić, czy to sprzedając, czy wynajmując takie domy na Śląsku na przykład. Witam Państwa najserdeczniej, jak potrafię, ale dobrych wiadomości dla Państwa nie mam, bowiem rośnie liczba zarażonych. Ceny nieruchomości z licytacji komorniczej mogą być naprawdę okazyjne, dlatego cieszą się one coraz większym zainteresowaniem. Są to domy zajęte wcześniej przez komornika osobom zadłużonym. Komornik wyprzedaje majątek dłużnika po to, aby spłacić jego wierzycieli. Czego możemy się spodziewać po domu wystawionym na taką aukcję? Najczęściej są to nieruchomości właścicieli, którzy w pewnym momencie z różnych powodów przestali płacić kredyt hipoteczny lub inne zobowiązania. Cena wywoławcza wynosi 3/4 jego wartości rynkowej, a w przypadku powtórnej licytacji nawet 2/3. Jeśli zatem nie będzie wielu zainteresowanych, można go kupić w bardzo atrakcyjnej cenie. Zanim przystąpimy do licytacji, warto wcześniej prześwietlić obwieszczenie komornicze i dowiedzieć się jak najwięcej o nieruchomości, która nas interesuje. Możemy ją obejrzeć w terminie ustalonym przez komornika, zadawać pytania, poprosić o zdjęcia, zapoznać się z dokumentami. Zainteresowani? Cóż, tu macie przykład. Komornik sądowy przy sądzie rejonowym w
Bielsku-Białej Arkadiusz Maj podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13 listopada o godzinie 11 w budynku Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej przy ulicy Mickiewicza 22, pokój 12, odbędzie się druga licytacja ułamkowej części nieruchomości położonej przy ulicy Mokrej 11 w Pisarzowicach. Opis nieruchomości. Udział 1/2 w nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę numer 366/5 o powierzchni 880 m2, zabudowanej jednorodzinnym domem o powierzchni użytkowej 134,1 m wraz z garażem w bryle budynku o powierzchni 19,2. Suma oszacowania wynosi 201 975 zł, zaś cena wywołana jest równa 2/3 tej sumy i wynosi 134 650 zł. Dzień dobry panie i dzień dobry państwu. Dla tych, o których już wspominałem, czyli dla rentierów mających spory kapitał, jest to informacja z całą pewnością idealna. W końcu ceny nieruchomości rynkowo i tak spadają, a tu mamy jeszcze za 2/3 wartości. Problem w tym, że jest to interes robiony na tragedii jednostek. I oczywiście nie zarzucam tutaj niczego ani tym komornikom, którzy zwyczajnie robią swoją robotę, ani tym bardziej inwestorom, którzy siłą rzeczy szukają okazji, bo sam jakbym jakiś majątek miał, to pewnie rozważyłbym zakup kilku takich domów, żeby zyskać na tym po kryzysie, to jest normalne. Natomiast to, komu możemy mieć to za złe, no to są nasi rządzący, którzy do takiej sytuacji doprowadzili, rozwalili cały budżet państwa na niepotrzebne i często fikcyjne inwestycje jak respiratory, a teraz śmieją się nam prosto w twarz. Pamiętacie jeszcze 2 miliardy dla TVP? No to ustawa przeszła i co roku będziemy takie 2 miliardy dawać. Przecież jakby to dać przedsiębiorcom w umiejętny sposób, no to wcale nie musieliby tak masowo bankrutować. A śmieją się nam teraz prosto w twarz do tego stopnia, że Polacy siłą rzeczy zmuszeni są kombinować. Najpierw były siłownie i kluby fitness, które zamieniły się w kościoły, a teraz pora na hotelarzy. Dzisiaj zdaje się, że właśnie listopad będzie jednym z tych najtrudniejszych miesięcy, najtrudniejszych momentów w czasie pandemii. Hotelarze i właściciele pensjonatów dostrzegli lukę w obostrzeniach, które nakazują im zamknąć swoje placówki do odwołania. Wzorem siłowni nie zamierzają składać broni i poddawać się lockdownowi dla swojej branży. Siłownie nie mogą działać, podobnie jak kluby fitness, ale jest wyjątek. Mogą funkcjonować w większym reżimie sanitarnym, jeśli wpuszczają trenujących na zorganizowane zajęcia sportowe. Wyłom zrobiła jedna z większych sieci w kraju, Zdrofit. Otworzyła kluby tylko na zorganizowane zajęcia. Wzorem sieci idą kolejne. Podobnie jest z hotelami. Od 29 listopada zamknięte pozostaną hotele i pensjonaty, ogłosił premier Mateusz Morawiecki. Rząd uznał jednak, że w obiektach hotelowych będą mogły przebywać wyłącznie osoby w podróży służbowej. Tyle tylko, że nie ma żadnego sposobu weryfikacji tych podróży służbowych. Wystarczy ustne oświadczenie „Jestem w podróży służbowej”, by właściciel hotelu zobowiązany był dokonać rezerwacji. Jednocześnie takie oświadczenie zdejmuje z niego odpowiedzialność. Nie został wyznaczony organ sprawdzający. Policja nie będzie kontrolowała dokumentów dotyczących podróży służbowych, bo takie dokumenty nie są wymagane. Tym samym hotelarze nie są zmuszeni do zamykania swoich placówek na głucho, jak przedstawiciele innych branż. Przypomnijmy, że nowymi obostrzeniami od 7 listopada objęte zostały teatry, kina, muzea, galerie sztuki, domy kultury, etc. Wszystkie zostają zamknięte i potrwa to na razie do 29 listopada. Kościoły pozostaną otwarte, ale będzie mogła w nich przebywać jedna osoba na 15 m2. Od godziny 8 do 16 osoby do 16 roku życia mogą poruszać się tylko pod opieką osoby dorosłej. Nauczania zdalnego również na klasy od 1 do 3. Paradoksalne w tym wszystkim jest to, że przez ostatnie czyny naszych rządzących my się wewnętrznie cieszymy z tego, że udało nam się ich wykiwać. No sami przyznajcie, komu cieplej na serduszku się zrobiło, kiedy to usłyszeliście. No i właśnie, to jest przerażająco smutne. Tym bardziej, że właśnie ta luka wyszła na jaw. I nie tylko rząd już zaraz załata to w bardzo łatwy sposób, bo przecież wystarczy wprowadzić obowiązek fakturowania noclegów na firmę i potwierdzania zatrudnienia, ale co więcej, dobrze wiecie, jak PiS nakazał policjantom i sanepidom wlepiania najwyższych wymiarów kary za niezakładanie masek, kiedy to było samo w sobie niezgodne z prawem. I sądy niemal każdą grzywnę odrzucały, a mimo to nałożono sankcji na obywateli mnóstwo, a zdecydowana większość z Polaków nie szła do sądu, a pokornie płaciła. I podobnie będzie teraz. Zaczną się kontrole, jeszcze nie teraz, może za pół roku, może za rok, może za dwa.
i będzie trzeba udowodnić, czy faktycznie był to wyjazd służbowy, dlaczego z dziećmi. Jeśli nie, to oberwie się nie tylko hotelowi, ale przede wszystkim podróżującym, którzy, w co jestem w stanie uwierzyć, wyjechali tylko po to, żeby właśnie tym hotelarzom tej branży hotelarskiej w Polsce pomóc. No niestety, smutne, ale w takiej rzeczywistości przyszło nam żyć, więc na pocieszenie może chociaż drętwy z łarek. Jak żegnają się elektrycy? Będziemy w kontakcie. Tego skwara podesłał nam Radek Saran, za co serdeczny szacun, no i oczywiście otrzymujesz od nas złotego elektryka. Jeśli ty chcesz zostać złotą statuetkę, to koniecznie dołącz do naszej grupy facebookowej Podstawki Macieja Reaktywacja, na którą bardzo serdecznie cię zapraszam, a tymczasem kończymy już. Bądź tu z nami koniecznie 6.30, 18.00 każdego dnia, bo czeka na ciebie tutaj świeża dawka ciekawych newsików. A tymczasem jeszcze na koniec muzyka od jednego z was, do której link, rzecz jasna, na samym dole opisu. Trzymajcie się ciepło, no i hej.